Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze wprowadzenie do medytacji rozpoczyńmy słowami modlitwy świętego Franciszka z Asyżu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen. Na 30. tydzień zwykły, na środę, daj nam Pan Bóg do rozważenia fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z 13 rozdziału tej Ewangelii, wersety od 22 do 30. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz, gdy ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Panie, przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych miast nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak, oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zbliżając się do końca roku liturgicznego, mamy coraz częściej do czynienia z takimi tekstami Ewangelii, które pokazują perspektywę eschatologiczną na życie każdego chrześcijanina. I okazuje się, że spośród wszystkich ewangelistów właśnie ewangelista Łukasz jest najbardziej zainteresowany tym związkiem pomiędzy życiem tutaj na ziemi i naszymi ludzkimi wyborami, a tym życiem, które Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie daje każdemu, kto jest Jemu bliski, czyli tym życiem w niebie. W Ewangelii według świętego Łukasza ten związek między życiem doczesnym a życiem wiecznym jest bardzo często pokazany bardzo konkretnie. I bywa, że dotyczy on konfrontacji pomiędzy bogaczami a ubogimi i mało znaczącymi ludźmi. Jak chociażby w przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Albo też w tej przypowieści, która opowiada o człowieku, który nagle się wzbogacił, bo bardzo obrodziło mu pole i już zaczął marzyć o wygodnym, dostatnim, bezpiecznym życiu przez wiele, wiele lat, ale nie wziął pod uwagę kruchości swojego ludzkiego życia. I okazało się, że umarł, zanim te plany mógł zrealizować. W Ewangelii, którą dzisiaj przychodzi nam rozważać, ten związek pomiędzy życiem doczesnym a wiecznym jest związany ze sposobem, w jaki chrześcijanin przeżywa bliskość z Jezusem. Mamy tutaj do czynienia z dwoma takimi obrazami, które tę bliskość sugerują, ale wcale nie muszą jej oznaczać.
To prawda, że w kulturze semickiej wspólne spożywanie posiłku mogło oznaczać przeżywanie bliskości. Mogło oznaczać nawet karmienie się bliskością i obecnością. Ale równie dobrze mogło być tylko czynnością techniczną. Mogło po prostu oznaczać zaspokajanie głodu w towarzystwie innych ludzi i nic więcej. Drugi obraz, do którego Jezus odwołuje się w swojej wypowiedzi, to obraz ludzi, którzy byli obecni w czasie, kiedy Jezus nauczał w ich miastach i na ich ulicach. I znów to prawda, że ci, którzy byli obecni w czasie, kiedy Jezus głosił Ewangelię, mieli taką szansę, bo Jezus dawał im taką szansę, żeby więzi z Nim doświadczyć. Często, kiedy Jezus głosi Ewangelię, to w szczególny sposób patrzy na ludzi. I ten sposób patrzenia wyraża też Jego gotowość do nawiązania więzi przez miłosierdzie. Ale udział w nauczaniu Pana Jezusa może być po prostu zaspokajaniem czysto ludzkiej ciekawości. Może wcale nie oznaczać takie zaangażowanie w budowanie więzi. I właśnie tutaj dochodzimy do istoty przesłania dzisiejszej Ewangelii. Ta Ewangelia, ona jest nasycona takimi słowami, które dotyczą liczby zbawionych. Czy nieliczni będą zbawieni, czy wielu będzie potępionych? To są dylematy ludzi, którzy stają przed Jezusem i właściwie nie tyle chcą się zaangażować, co raczej zadają sobie pytanie, czy załapią się do tej liczby zbawionych. Tymczasem Jezus w ogóle nie wchodzi w tę logikę wielu nielicznych, ale wskazuje na osobisty wybór każdego i każdej z nas. Kiedy mówi o ciasnej bramie i wąskiej ścieżce, to właściwie mówi o takich naszych decyzjach, które są związane z osobistym zaangażowaniem. Ciasne drzwi są jednoosobowe. Wąska ścieżka jest jednoosobowa. Przeciśnie się przez jedno i drugie tylko jeden człowiek, co oznacza moją osobistą decyzję i moje osobiste zaangażowanie w budowanie więzi z Jezusem. A zatem to nie łód szczęścia ma sprawić, że załapię się do liczby zbawionych lub nie, ale moja decyzja, moje zaangażowanie, które Jezus w tej Ewangelii pośrednio nazywa sprawiedliwością, czyli wiernością, lojalnością, czyli taką postawą wierności, która rzeczywiście długo trwa. Ci, którzy nauczą się przeżywania więzi, bliskości z Chrystusem, już są w Królestwie Bożym. Ci, których stać jedynie na pozory bliskości, i to w każdej relacji, nie tylko w tej relacji do Boga, ale również w relacji do ludzi, ostatecznie w konsekwencji skazują się na płacz i zgrzytanie zębów z powodu samotności, która bywa bardzo, bardzo bolesna. A zatem to moja osobista decyzja, moje osobiste zaangażowanie, moje uczenie się, jak przeżywać bliskość z Chrystusem, jest gwarancją na to, że będę zbawiony. To jest to moje przejście przez ciasne drzwi, to jest moje przejście przez wąską ścieżkę, moje osobiste zaangażowanie, które jest przejawem wiary, ale też przejawem mojej miłości do Chrystusa, które jest odwzajemnieniem Jego miłości. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.